Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Siedzimy w pojeździe marki Kia, silnik dwulitrowy CRDI w dieslu, układ Common Raila, oparty na systemie Boscha. I słuchajcie, rzecz jest jaka. Chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić taką informacją. Czasem może się zdarzyć komuś sytuacja problemów z układem paliwowym. Generalnie rzecz jest jaka, jak ktoś ma diesla, może się zdarzyć problem. Jeżeli zdarzy się problem, to wiemy oczywiście, że problemy są bardzo bolesne z układem paliwowym związane. I dzisiaj chcę Wam pokazać, jakie powinno być prawidłowe ciśnienie zawarte na listwie Common Raila. Tylko rzecz jest jaka, żebyśmy taki odczyt mogli zrobić prawidłowy, już pominę kwestię, musimy mieć czym, ale chodzi o co. Odczyt taki robimy na silniku gorącym, jeżeli oczywiście taka możliwość jest. I ja Wam pokazuję wartości, które są prawidłowo działającego układu. Generalnie jakbyśmy to mogli zrozumieć na chłopski język, żeby po przetłumaczeniu, o czym ja w ogóle do Was mówię. Otóż zobaczcie, skupiamy się na dwóch tylko i wyłącznie rzeczach. To znaczy, przyjmijmy trzy. Pierwsze to jest ciśnienie barometryczne, które praktycznie rzecz biorąc nas nie interesuje, ale pamiętajcie, ono musi być, bo to jest bazowe ciśnienie, którym przepływomierz powietrza się bazuje i od czego zaczyna się całe dawkowanie silnika. Ale nie skupiamy się dzisiaj na tym temacie, bo nas praktycznie rzecz biorąc dzisiaj nie interesuje. Interesuje nas prawidłowe ciśnienie paliwa, jakie powinno być zachowane w układzie przy prawidłowo działających elektrozaworach. Jeżeli macie system i dwa od podglądy, to powinniście mieć coś takiego jak ciśnienie paliwa zakładane, czyli ciśnienie inaczej zinterpretowane jest to jakie ciśnienie docelowe, czyli to jest ciśnienie takie, które powinno być według mapy zachowane w układzie paliwowym podczas pracy silnika, na gorącym silniku oczywiście mówimy, bo jak wiemy, metal się rozszerza, więc te rzeczy mogą się zupełnie zmienić zimnego silnika względem gorącego, dlatego zawsze pamiętajmy, jeżeli jest możliwość diagnozy na gorącym silniku, róbmy to na gorącym. Bo jeżeli na przykład ktoś w tym momencie ogląda ten filmik, to prowadzi warsztat i chciałby komuś naprawić system, to pamiętajcie, zróbcie ten test na gorącym silniku, bo możecie się czasem rozczarować, mogą się zrobić naprawdę bardzo duże nieszczelności, a zdarza się naprawdę, wierzcie mi, odchyłka kolosalna. Ale generalnie skupiamy się dzisiaj na dwóch rzeczach. Ciśnienie paliwa docelowe to jest to ciśnienie paliwa, które mamy tutaj na dole. I to jest ciśnienie, które zostało wyliczone przez komputer, jakie powinno zostać aktualnie utrzymane na listwie paliwowej. A natomiast ciśnienie to wyżej, które jest, i o dziwo w tym momencie ono pokazuje, słuchajcie, te same wartości, natomiast jak widzicie, ono się delikatnie zmienia, no musi się zmienić, bo zmienia się ciśnienie, zmienia się dawkowanie paliwa, zmieniają się dawki, na jakie są wyliczone przez komputer, także tutaj generalnie jest wahanie, ale to jest praktycznie rzecz biorąc rzecz do pominięcia, jeżeli ona sobie skacze, bo wiadomo, że musi sobie skakać, bo różne są paliwa. Nigdy, ale to nigdy nie zdarzy się, że jest chyba idealnie, tak mi się wydaje. W każdym razie rzecz jest jaka. Ciśnienie aktualnie docelowe jest 29,41. Jakbyśmy to przegryźli? Więc przegryźlibyśmy to tak, że mamy to w megapaskalach. No właśnie. I teraz wracamy się do szkoły podstawowej i przeliczamy, ile to jest megapaskale na nasze ciśnienie, tak jakie powinniśmy otrzymać. No to dobra, ja Wam szybko powiem, nie wyciągajcie kalkulatorów. Jest to wartość, przyjmijmy około, nie będę strzelał na stówę, tylko około 290 barów. To jest ciśnienie, które zostało wyliczone przez system, czyli takie powinno być ciśnienie utrzymane w układzie paliwowym. A ciśnienie aktualne
to, które mamy, to jest ciśnienie, które jest na górze, czyli to ciśnienie ma prawo się nam zmieniać, ma prawo nam pływać. Natomiast rzecz jest jaka? Jeżeli byśmy robili sobie diagnozę, odczyt, czy powiedzmy jakikolwiek wydruk, cokolwiek byśmy nie chcieli zrobić, to pamiętajmy o jednej rzeczy. To ciśnienie na dole docelowe, to jest ciśnienie bazowe, którym powinniśmy się sugerować, czyli wartość przyjęta w oprogramowaniu, i ono nie może odbiegać, to znaczy, może nie ono, tylko to górne ciśnienie nie może odbiegać od tego dolnego, czyli od docelowego ciśnienia, czyli tego zakładanego, nie może odbiegać, dlatego że jednocześnie, jeżeli będzie odbiegało, bo na przykład elektrozawór, czyli nasz regulator ciśnienia na listwie, ma zanieczyszczenia, bądź się klinuje, blokuje. Nie mówimy tu, że on ma problem elektryczny, bo od razu by został wyrzucony na komputerze, ale mówimy tu o elektrozaworze, który na przykład ma jakieś śmieci, ma jakieś brudy, to w ten czas wiadomo, że on się będzie przycinał i to ciśnienie paliwa, to, które odczytujemy sobie tutaj jako wartości te prawidłowe, mielibyśmy zupełnie zawyżone, na przykład w przypadku elektrozaworu, który za mało został uchylony, czyli za mało tego ciśnienia upuścił z powrotem do pompy w układ powrotu, czyli zasilania pompy. Natomiast może się zdarzyć sytuacja jeszcze inna, że na przykład on się, ten elektrozawór, który jest na listwie, otworzył się za bardzo. I w ten czas sytuacja jest taka, że to paliwo nasze będzie spierniczało sobie gdzieś tam w bok, za dużo będzie sobie go wylatywało i w ten czas ciśnienie wiadomo jakie będzie, prawda? Także pamiętajmy o jednej rzeczy. Zawsze musimy się sugerować dwoma rzeczami. Wartość ciśnienia zakładanego, czyli naszego docelowego, względem aktualnego, bo często, gęsto jest tak, że ktoś pyta w komentarzach, jakie ciśnienie powinno być podczas pracy na wolnych obrotach, więc Wam od razu mówię, bardzo często, gęsto systemy monitorujące czy systemy testery do odczytywania, do łączenia się z pojazdami mają właśnie tego oto właśnie rubryki, czy te rubryki, które służą właśnie do podglądu, żebyśmy my wiedzieli, co mamy. Wiadomo, że gdybyśmy w tym momencie tą włączyli sobie wartość na wykresie, to ona by sobie delikatnie pływała, ale ja Wam pokażę teraz jedną rzecz. Silnik pracuje, przyjmijmy, że ma około, powiedzmy tam 850 obrotów, strzelam, prawda? Natomiast podnosimy w tym momencie nam nasze obroty i zobaczcie, co się dzieje z naszymi obrotami. Wartość zakładanego ciśnienia, czyli inaczej rzecz biorąc docelowego, zmienia wartość. Jednocześnie podąża za nim ciśnienie aktualne, które jest. Także jak zobaczycie sobie dokładnie, to w tym momencie wartość ciśnienia jednego względem drugiego nie odbiega. Czyli ja już wiem w 100%, że ten samochód ma bardzo dobrze pracujące elektrozawory, niebrudne. Ktoś od czasu do czasu dolewał do niego olej do przesmarowania. No słuchajcie, to są niestety realia. I pominąwszy kwestię, że układ wtryskowy, czyli nasze wtryski, które są w tym pojeździe, są w bardzo dobrym stanie, w bardzo dobrej kondycji. Bo gdyby się okazało, że w tym momencie nie mamy 290 barów, tylko to ciśnienie pokazywałoby nam na przykład 25, czyli 250 barów, no to ja bym wiedział, że silnik pracujący gorący na wolnych obrotach ma za dużą odchyłkę. Czyli już może się zdarzyć sytuacja, że trzeba zrobić próbę przelewową, bo może wtryski wypuszczają tego paliwa za dużo. Trzeba zrobić odczyt elektrozaworów, czyli tych regulatorów, które są, i po kolei zaczynając sobie, jakie jest ciśnienie ogólnie na listwie, jakie jest ciśnienie z pompki wstępnej. Także kurczę, naprawdę wierzcie mi, jest tego dużo, ale sytuacją tego typu już macie po części na pewno duże naprowadzenie. Jeżeli macie te wartości zachowane, to powinny Wasze elektrozawory pracować bardzo dobrze. Oczywiście, jeśli chodzi o kwestię odczytu elektrozaworów, jakie powinny być wartości oprocentowe, na przykład w tego typu pojeździe, to oglądniecie sobie to na innym filmie. A jeżeli będziecie mieli jeszcze jakiekolwiek problemy związane z odczytem, z parametrami itd., to piszcie śmiało w komentarzach. Myślę, że ja wszystkiego nie wiem, więc ktoś tam zawsze coś tam wspomoże. Pomoże generalnie, założenie jest takie,
aby dzielić się wiedzą, aby nam było łatwiej w systemach Common Raila. Także nie dajcie się nabijać w butelkę, jeżeli macie problem, piszcie, a wspólnie będziemy starali się rozwikłać problem. Także póki co na razie pozdrawiam, do zobaczenia w jakimś następnym filmie, trzymajcie się, cześć.